Premierowo gościło tegoroczne dożynki gminy Skarszewy. Wydarzenie, pełne tradycji i wspólnoty, zgromadziło mieszkańców z całego regionu. Wszyscy mieszkańcy gminy Skarszewy zdają sobie sprawę z tego wielkiego trudu, tej ciężkiej pracy, ogromnych wyrzeczeń wszystkich rolników. Dzisiaj mają swoje święto, my im życzymy oczywiście, żeby te zbiory były jak największe, żeby ich praca była jak najbardziej bezpieczna w trakcie roku, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ciężka praca. Pewnie nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, tego strachu, czy jest mróz, czy jest upał. Wszystkie koła gospodyń wiejskich, ich namioty, ich produkty, pyszne rzeczy, które można dzisiaj spróbować, skosztować, ale również ich pracę, które dzisiaj widzimy w formie wieńców, efektów ich pracy jest znacznie więcej w skali roku, w skali różnych wydarzeń, imprez. A to pokazuje, że tak naprawdę mieszkańcy naszych sołectw, mamy ich 19, potrafią się zorganizować, potrafią bawić się tradycją, wspominać ją, szanować ją, być razem przede wszystkim, przeżywać się razem jako wspólnota mieszkańców. Tak, dożynki to jest święto rolników. Standardowo mówimy, że gratulujemy, życzymy wszystkiego najlepszego, ale trzeba powiedzieć, że dożynki kończą taki cykl pracy rolników, tak? Tej ciężkiej pracy i każdy to rozumie. Rolnik zaczyna wczesną wiosnę już pracę, przygotowania i dzisiaj te dożynki kończą tą pracę, tak? Bo takie było zawsze święto, że to jest świętowanie, ale też zaczyna się, można powiedzieć, odpoczynek. Dożynki to przede wszystkim czas dziękczynienia za plony. Tradycyjny korowód dożynkowy, piękne wieńce i stroje ludowe przypominały o głębokich korzeniach rolniczych gminy. Są dożynki w Kamierowie. Dwa sołectwa wykonały dwa wieńce dożynkowe z plonów, które zebrały w swoim sołectwie. Zostały one pobłogosławione i złożone tu przed naszą sceną. To jest nasze wspólne święto i będziemy się wspólnie bawić i radować z plonów, które zostały zabrane. Bardzo smaczne jedzenie. Będzie bitwa smaków, czyli konkurs na najlepsze danie z cukinii. Będzie... co jest hitem każdy dożynek, czyli turniej sołectw. Tu się będzie bardzo dużo działo. W czasie dożynek odbył się konkurs na najlepsze danie z cukinii, co przygotowały biorące w nim udział koła gospodyń wiejskich. Razem z koleżankami przygotowałyśmy danie z cukinii. Jest to cukinia faszerowana mięsem mielonym, cukinia panierowana oraz pulpaciki w sosie chrzanowym. Do tego także mamy gulasz z cukinii, także mam nadzieję, że smakowało. Na dzisiejszy konkurs przygotowaliśmy zupę krem z cukinii, troszeczkę dodatków, krem śmietankowy, masełko, żeby troszkę zupka była konkretniejsza, bulion i to wszystko zmiksowane na pyszną zupę krem, a dodatkowo, żeby nie było tak tradycyjnie oklepanie, to mamy do zagryzienia do tej zupki przygotowane babeczki, muffinki, też z cukinii. Na konkurs dzisiaj przygotowałyśmy gulasz z cukinii. Ze względu na to, że cukinia jest bardzo miękkim warzywem, przygotowuje się ją bardzo króciutko. Raptem z pół godziny, no 45 minut z obraniem innych warzyw i przygotowaniem ziół. Na konkurs dożynkowy przygotowałyśmy muffiny z cukinią. Muffiny dlatego, żeby troszkę zmylić, to jest coś nietypowego. I stwierdziłyśmy, że będzie pasowało do dzisiejszej atrakcji. Na dzisiejszy konkurs przygotowałyśmy bigos z cukinii. Jest to pożywna strawa, szybko się przygotowuje i najlepsza na zakończenie prac w polu. Na konkurs kulinarny przygotowaliśmy zupę krem z dyni. Tym zdaniem jest bardzo smaczna. Szybko ją można przygotować, no i ma dużo walorów takich, witamin można powiedzieć. W turnieju sołectw gminy Skarszewy zwyciężyło sołectwo Godziszewo, zaś w konkursie na danie z cukinii KGW Obozin. W ramach konkursu przygotowałyśmy cukinię a la ananas. My żeśmy ją użyły do ciasta. Zarówno można użyć tą cukinię do sałatek, surówek i żeśmy porobiły słoiczki i do ciasta.
Zapytaliśmy uczestników, czego w tym dniu życzą rolnikom. Przede wszystkim, żeby zdrowie dopisywało, żeby mogli pracować na roli, no i żeby te plony były odpowiednie, no i żeby oczywiście byli odpowiednio wynagradzani rolnicy, prawda? Rolnikom przede wszystkim bym życzył tego, żeby ich plony zawsze były obfite, dużo cierpliwości w uprawianiu ziemi, bo to jest bardzo ciężka praca i przede wszystkim, no, żeby im się dobrze układało. Będzie radośnie, znów się tańczymy razem całą noc. Orkiestra nie oszczędza sił, już trochę im brakuje tchu. Dożynki w Kamierowie pokazały, że tradycja i wspólnota są wciąż żywe i mają ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy Skarszewy. Czekamy na kolejne święto plonów w przyszłym roku. Więcej ciekawych newsów z regionu znajdą Państwo na www.północna.tv. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.